Radio Plus. Sedno sprawy. A tym gościem jest Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu Unii Europejskich Demokratów, Koalicja Polska, PSL, Kukiz 15. Dzień dobry, panie marszałku. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Dzisiaj Senat, panie marszałku, zajmie się ustawą koronawirusową, specustawą. Jak rekomendują komisje, zostanie przyjęta bez poprawek? Myślę, że tak, chociaż wie pan, no do końca jeszcze do debaty nie wiemy, czy któryś z senatorów jakieś poprawki nie wniesie. Ja zwracam uwagę na ten aspekt, bo tym się między innymi... No, ale może być wniesiona, tyle że to tam, czy większość tych poprawki senat, może uznać. Raczej prawda? Senat tych poprawek, jeżeli będą wniesione, nie uzna. My poważnie rozważamy możliwość szybkiego zgłoszenia nowelizacji tej ustawy, tak by zlikwidować te wątpliwości, które wokół tej ustawy są, które jednak nie są tak duże, by uniemożliwić czy opóźnić jej wprowadzenie, no bo przecież ona jest niezbędna z uwagi na to, że koronawirus, czego jeszcze dwa dni temu nie było, dziś już jest w Polsce, o czym wiemy. Ale panie marszałku, ale nie ma jeszcze ustalenia na poziomie większości senackiej, że właśnie bez poprawek zostanie przyjęta ta ustawa? Nie, no jest takie ustalenie. Jest ustalenie, tak? Tak, że będziemy bez poprawek. To już nie jest prawdopodobieństwo żadne, tylko zostanie przyjęta bez poprawek. Ja tylko mówię o tym, że Senat nie ma tej formuły i nie ma takiego modelu dyscypliny, jak ma Sejm. No, to nie jest klub po prostu. Co więcej, w Senacie każdy senator indywidualnie prawie do samego końca może zgłosić debaty, może zgłosić swoją poprawkę. To nie jest poprawka klubu czy grupy senatorów, tylko jednego senatora. Panie marszałku, te wątpliwości, ja, czego dotyczą? Jeszcze, ja mówię teraz o czysto teoretycznym rozwiązaniu. Ale ustalenie jest większości... Wie pan, z grubsza te wątpliwości, na które zwracaliśmy uwagę, one dotyczą dwóch obszarów. Jeden to jest obszar wolności obywatelskich, bo ta ustawa po raz kolejny zwiększa uprawnienia służb specjalnych dotyczące naszej prywatności i to w jakimś stopniu jest zrozumiałe, bo na przykład rozumiem, że trzeba bardzo szybko będzie ingerować w sytuacji, gdyby nie daj Boże umiera ktoś na koronawirusa i musimy ustalić, z kim on miał do czynienia w ciągu ostatnich dni. On nie żyje, nie może tego powiedzieć, ale ma telefon, w związku z czym szybki dostęp do jego danych. Czego więc wątpliwości dotyczą, jeżeli no, dotyczą sam pan teraz dotyczy, to tłumaczy? No nie, oczywiście, to jest, jak mówię, no, świat nie jest czarno-biały. To dotyczy zakresu i kontroli nad tym, co służby specjalne z tymi specjalnymi uprawnieniami będą robiły. Ale powtarzam, my dajemy te uprawnienia do walki z koronawirusem. I druga rzecz, no to jest kwestia jednak bardzo typowych zresztą dla tej większości rządowej. Przerzucania nadmiernych ciężarów na samorząd, a nie wyposażania, z grubsza rzecz ujmując, a nie wyposażania samorządu zarówno w prawne, jak i przede wszystkim w finansowe możliwości radzenia sobie z tymi zadaniami. Ale nad tym wszystkim można rozmawiać. Sytuacja, jak sądzę, jest taka, że dzisiaj Senat zakończy parlamentarną część procedury legislacyjnej. I trafi na biurko prezydenta, a jeżeli o prezydencie już mowa, to inna ustawa właśnie z kancelarii prezydenta dzisiaj musi wyjść. Nie wiemy tylko, czy będzie podpisana, zawetowana, czy odesłana do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o rekompensatę dla telewizji publicznej. 2 miliardy złotych. Jak zdaniem pana marszałka zakończy się ta historia? Logika podpowiadałaby mi, chociaż bardzo wiele rzeczy w tej sprawie jest sprzecznych z logiką, logika podpowiadała mi, że pan prezydent jednak tę ustawę zawetuje. Nie wyobrażam sobie. Kampanijna logika, jak rozumiem. Kampanijna logika. Nie wyobrażam sobie, żeby coś innego niż wybory prezydenckie, które są zapasem, mogły skłonić do prezydenta, by stanął po stronie obywateli przeciwko możnym tego świata. Bo pan prezydent w całej swojej karierze, kiedy mógł stawać po stronie zwykłych ludzi przeciwko możnym tego świata, to zawsze stawał po stronie możnych tego świata, a nie zwykłych ludzi. Choćby sprawa skoków. To pan prezydent jeszcze jako poseł był aktywnym uczestnikiem walki z tym, żeby skoki nie były objęte nadzorem finansowym. To by znaczyło, że ci wszyscy klienci skoków, które upadły, nie uzyskaliby od państwa pomocy, dlatego że prezydent wtedy stał po stronie właścicieli skoków, a nie tych skoków klientów. Wtedy, gdy pan prezydent stał po stronie fanatycznego episkopatu wtedy nie jako prezydent. In vitro, wtedy pan mówi w sprawie in vitro, kiedy stawał po stronie fanatyków, nie po stronie zwykłych ludzi. I teraz, no nie albo wiem, stronie, można nazwać fanatykami, tych, stronie, którzy akurat nie zgadzają się z in vitro w takim kształcie nie, czy innym. Ale tych, którzy chcą narzucić swoją wolę innym w tym zakresie, należy nazywać fanatykami.
Nigdy nie ośmieliłbym się nazwać... No to zawsze jest narzucanie czyjejś woli. Panie redaktorze, nigdy nie ośmieliłbym się nazwać kogoś fanatykiem, kto po prostu w coś wierzy. Natomiast fanatyzmem jest to, jeżeli ten ktoś swoje przekonania próbuje mi siłą narzucić i nie pozwala mieć dzieci ludziom, dlatego że jego przekonania nie pozwalają jemu na pewien zabieg medyczny. I ja to szanuję. Wtedy nie uczestniczy w tym zabiegu. Ale dlaczego zakazywać tego innym? Pan prezydent w tej sprawie postawił się po stronie fanatyków, nie po stronie zwykłych obywateli. Podobnie tylko, w sprawie... że ci, jak pan nazywa ich fanatykami, widzą człowieka innym... nie tylko w rodzicach, ale chcą też w dziecku. Tak? Ja szanuję to, że ktoś nie uczestniczy w takiej procedurze, bo mu zabraniają przekonania. Co więcej, uważam, że trzeba bronić wolności przekonań. Jestem zwolennikiem, żeby bronić ludzkich zachowań wynikających z faktu takich, a nie innych przekonań. I żeby te zachowania takie by podlegały ochronie prawnej. To jest bardzo daleko idące. Wróćmy, panie marszałku, do pana prezydenta i do pana prezydenta, kwestii rekompensaty, bo Superekspres chociażby pisał, że tu jest... Mam wrażenie, że w tej sprawie jest szansa, że prezydent wbrew swojej logice dotychczasowej stanie po stronie obywateli, nie po stronie możnych tego świata, w tym przypadku możnych dwóch prezesów, prezesa partii i prezesa telewizji. To teraz zacytuję Superekspres wczorajszy, który pisał o tym, że... konflikt czy napięcia między Pałacem Prezydenckim a Nowogrodzką są tak duże w tej sprawie, że Prawo i Sprawiedliwość może nawet zmienić kandydata na prezydenta, jeżeli to weto się pojawi. Ja sądzę, że to jest raczej straszak na prezydenta. To znaczy oni dają takimi przeciekami do zrozumienia wszystkim innym, jak szalenie nie szanują swojego własnego prezydenta i jak go uważają za osobę infantylną, która może się dać wystraszyć tego typu argumentem kompletnie nieracjonalnym, że oni teraz nagle wycofają mu poparcie. No ale on najwyraźniej się tego boi, skoro oni takiego stracha na lacha używają. W związku z czym... Nie wiemy, jaka będzie decyzja. Po decyzji prezydenta będzie można powiedzieć, czy się przestraszył, czy nie ewentualnie. Tak czy inaczej, prezydent jedyny sygnał w tej sprawie, jaki szczerze wysłał do Polaków, to jest taki, że on się nie zastanawia nad tym, czy pieniądze, czy 2 miliardy złotych ekstra w budżecie państwa, w szeroko rozumianym, w pieniądzach publicznych, bo to nie jest budżet, te 2 miliardy złotych dać na onkologię, czy dać na telewizję publiczną. Pan prezydent w ogóle w tym sporze nie chce brać udziału. On mówi, że jego to nie interesuje, czy onkologia, czy telewizja publiczna. Jego interesuje, kto w telewizji publicznej te 2 miliardy ma wydawać. No tylko czy nie jest chyba tak, że leży sobie kubka, na niej 2 miliardy złotych czy je przeznaczyć tu czy tu, bo równie dobrze te pieniądze mogą zostać w szeroko pojętej. Ale jeżeli już pan rząd chce je wydać, bo przecież stąd w ogóle cała rozmowa. Ta rozmowa nie jest populizmem, bo populizmem byłoby wskazywanie o to, nie dajcie na jakiś, jak to mówił celnie Władysław Kosiniak-Kamysz, nie dajcie na drogi, tylko dajcie na leczenie. No tak, to byłoby wskazywanie dwóch dobrych celów i próba ugrania coś na tym. Tutaj rząd mówi nagle, jest 2 miliardy, które chcemy wydać. To my mówimy, jeżeli jest 2 miliardy złotych, które chcecie nagle na coś wydać, to my proponujemy, wydajcie na to. Uważam, że jako opozycja mamy prawo mówić, na co mają być wydawane, czy proponować, na co mają być wydawane pieniądze Polaków. To nie jest demagogia. Nikt opozycji tego prawa, panie marszałku, nie odbiera. Tym bardziej, że te 2 miliardy są 2 miliardami, które się znalazły w jakimś sensie, ja teraz nieco trywializuję, nagle. I teraz jest pytanie, i dlatego to pytanie jest dobre, czy pan prezydent się zajmuje, na co mają być te pieniądze wydane? Nie. On, sygnały, które wysłał niezdementowane, były takie, że on się domaga w zamian za oddanie tych 2 miliardów, domaga się po prostu głowy prezesa Kurskiego. I teraz mnie prezes Kurski ani brat, ani swat. Natomiast dla mnie jest rzeczą zdumiewającą, że prezydent Rzeczpospolitej prawie jawnie bierze udział w jakichś personalnych targach o 2 miliardy złotych, które nie należą do niego, tylko do jego wyborców, do obywateli Rzeczpospolitej. To jeszcze jeden wątek, panie marszałku, w tej rozmowie. Inni kandydaci. Prezes PSL, czyli pana kandydat, no, na razie ma sondażową mocną trzecią pozycję, ale dystans do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ciągle jest potężny. Panie redaktorze, jest do nadrobienia. Przecież to nawet jest taka taktyka w biegach kolarskich, żeby na ostatniej prostej wyrwać się z peletonu i pokonać innych rywali, jeżeli mamy już taką sportową analogię używać. Ja myślę, że dynamika kampanii Kosiniaka-Kamysza jest dynamiką, która jest najbardziej pozytywna, w tym sensie, że my co tydzień jesteśmy o krok, o 2 kroki do przodu. Także dlatego, że jest to trochę inna kampania. Ona nie jest nakierowana przeciwko komuś, ale jest nakierowana przede wszystkim na pewną konkretną wizję. Przy tej kolarskiej
terminologii, to nie musiałaby pani wicemarszałek gumy złapać w swoim rowerze, żeby ją dogoniła do Zawkościnia Kamysz, to nie musiałoby coś po jej stronie zdarzyć się takiego, żeby otworzyła drogę do drugiej tury. I z powodów cynicznych i z powodów zupełnie szczerych, nie chcę powiedzieć złego słowa o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Cynicznie dlatego, że my będziemy potrzebowali głosów tych wszystkich ludzi, którzy głosują na Kidawę-Błońską, będziemy tych głosów potrzebować w drugiej turze. I to byłby cyniczny powód, ale prawdziwy jest taki, ja niezwykle cenię panią marszałek, ja ją znam osobiście, ja uważam, że jest wspaniałą osobą i gdyby tak było, że będzie w drugiej turze, to ja ją oczywiście poprę. Tyle tylko, że ja uważam, że większe szanse na pokonanie Andrzeja Dudy ma Władysław Kosiniak-Kamysz. Chciałbym, musimy kropkę już nie chcę brać marszałku na swoje sumienie możliwości, że będę po raz kolejny się martwił i widział radość Jarosława Kaczyńskiego w noc wyborczą. Ja nie chcę radości Rydzyka, Kaczyńskiego i Macierewicza w noc wyborczą i dlatego wybieram Kosiniaka. A mówił to wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Bardzo dziękuję panie marszałku za rozmowę. Dobrego dnia panu, państwu życzę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy.